Chciałem podziękować za wykład pana profesora. Taka... Chciałem podziękować za ten wykład pana profesora. To spotkanie z panem profesorem pamiętam jeszcze kiedyś w Muzeum Kultury Kurpiowskiej bardzo dawno temu. Pan przyjechał wtedy jako szef ruchu III Rzeczpospolitej. Później śledziłem pana losy osobiście. Ten cały cyrk, można powiedzieć, po latach związany z pana sytuacją jako wiceministra obrony. Chcę podziękować za to spojrzenie historiozoficzne, ponieważ ono rzeczywiście spaja historię, nasze losy. Tak jak mówiło się, że krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan, tak z tej pana myśli bije właśnie to przesłanie, że ta krew naszych braci i sióstr da nowy plon. A ja chciałem zapytać jeszcze o to, jak pan teraz swoją historię widzi, już tak z perspektywy, czy też czuje się pan w pewnym sensie jako ktoś z elity, kogo trzeba było usunąć, żeby pewne procesy nie zaszły, żeby nie doszło do rozwoju czegoś dobrego w Polsce. Przepraszam za to osobiste spojrzenie i może takie trochę wyłuskane z tego naszego spotkania, ale ja też patrzę na pana jako na postać, która w pewnym sensie jest postacią tragiczną. Przepraszam za takie powiedzenie, ale myślę o tym potencjale, który został w którymś momencie brutalnie po prostu zgaszony. A mówił sekretarz miasta naszego. No tak, to rzeczywiście bardzo takie trudne bardzo. Mogę państwu powiedzieć tak, że ja mam dwa doświadczenia, jeżeli idzie o to spotkanie z wymiarem najogólniej mówiąc sprawiedliwości, w dużym cudzysłowie, tak? Mam doświadczenie z okresu Polski Ludowej, tak, kiedy mnie skazano na kilka lat więzienia za obalanie ustroju przemocą i pobyt w ciężkim więzieniu, między innymi w Barczewie. No i powiedziałbym trudne bardzo doświadczenie, bo w tym doświadczeniu uczestniczyła chcąc nie chcąc moja żona, bo ją zamknęli 13 grudnia, za mnie tylko, bo miała moje nazwisko i tak dalej, i tak dalej. I to był, powiedziałbym, taki okres, w którym ja czułem się bardzo mocny, mimo tego wszystkiego, co mnie tam spotykało. Tak? No, a później było to drugie doświadczenie, do którego pan nawiązał. Mianowicie, w którymś momencie zostałem oskarżony o to, że jestem skorumpowanym osobnikiem, który robił ciemne interesy, że ma jakiś majątek zgromadzony nie wiadomo jaki. No i to było znacznie gorsze, proszę państwa, 1000 razy gorsze niż wtedy, kiedy, no, kiedy w PRL-u mnie zamykano. Ponieważ ci, którzy mi źle życzyli, i coś jest w tym, o czym pan wspomniał, no, chcieli po prostu zniszczyć moje dobre imię. Tak? Byli też tacy ludzie, którzy nawet w to uwierzyli. To wszystko wyglądało bardzo wiarygodnie. Ja straciłem 9 lat na to, żeby dowieść, że to jest nieprawda. I jak wiadomo, mi się to udało. A ostatnio, przed paroma tygodniami, został ostatecznie uniewinniony mój współpracownik, który miał być takim głównym kasjerem moim. Prawda? 16 lat trwało to wszystko. I teraz, proszę państwa, dochodzimy do tej kwestii, którą pan postawił. Otóż ja, jak niektórzy z państwa pewnie wiecie, no mam dość skrystalizowane poglądy, tak, jeżeli idzie o nasz system obronny i o to, jak powinien wyglądać ten system obronny. Ja po prostu uważam, że jesteśmy w stanie, dysponując tymi środkami, które Polska ma, zbudować taki system, który będzie nam gwarantował bezpieczeństwo, mimo tych zagrożeń, które rosną nam niestety, są coraz większe. Ja o tym mówię głośno, piszę tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I otóż rozpocząłem to, próbowałem to realizować wtedy jako sekretarz stanu, wiceminister obrony, kiedy w rządzie AWS-u, ale
nie było klimatu, powiedziałbym, do tego, żeby te rzeczy, które zgłaszałem, żeby były realizowane, chociaż tam były popisywane w programie. I kiedy mnie uderzono, tak, to moim zdaniem efekt miał być jeden. Ja po prostu, chodziło po prostu o to, żebym ja nie miał żadnego wpływu na system obrony, na siły zbrojne. Żebym ja już z tym kontaktu nie miał. I to się udało. I to dla mnie jest, dramat nie polega na tym, bo no, nie przemijałem głodem, mam co robić, tak, jestem profesorem uczelnianym, wykładam, mam studentów, drukuję książki, więc można powiedzieć tak, że no, mam kochającą żonę i bardzo, bardzo, bardzo nam ze sobą dobrze, więc powiedziałbym tak, że takie osobiste tutaj rzeczy nie. Natomiast to, co mnie właśnie boli, i na czym strasznie boleję, to jest to, że ja widzę, powiedziałbym tak fizycznie nieomal, że tak, co należałoby robić już i boję się, że my tracimy ten czas, że my tego nie robimy, no i że może się okazać któregoś dnia, że znowu jacyś goście tutaj będą próbowali się do nas meldować. No, więc boję się po prostu tego, proszę Państwa. W 1945 roku miałem 2 tygodnie, jak śmierć wyprowadzał mojego ojca z domu. Ojciec był Rosjaninem, tak. Chciał być Polakiem, tak. Przyszedł z armią Boeringa i szukał kontaktu, żeby pójść do podziemia, żeby zostać w Polsce. Miał być zresztą u Burego w oddziale i przed tym, zanim zdezertował oczywiście i przed tym, zanim do tego lasu poszedł, to chciał zobaczyć syna i go dopadł, tak, obserwowali dom i tak w nocy. I ojciec, kiedy go wyprowadzano, ojciec nie wrócił do nas już nigdy, nie wiemy, co się z nim stało, powiedział tak, syn, jeszcze nie miałem imienia, Romuald mam po burym. Syn ma być oficerem i ma bronić Polski. Oficerem zostałem w 1955 roku po obronie doktoratu w Akademii Obrony Narodowej zdałem egzaminy oficerskie i mam stopień porucznika. A ten problem z obroną Polski ciągle wisi. Pan się nie poddaje. Nie poddaje. Ja jestem człowiek bardzo wytrwały.